Witam serdecznie. Chciałam opowiedzieć trochę na temat emblematów, ponieważ powtarzają się pytania często od graczy, jaką ścieżką podążać i na siatce umiejętności, co u danego bohatera warto jest podnosić, jakie są generalne reguły, więc podzielę się z wami tym, co wiem i tym, co ja robię. Potem możecie dojść do własnych wniosków i po prostu dawać emblematy na takiej ścieżce, jaka Wam pasuje. Ok, więc trochę podstaw. Jest 10 klas emblematów. Są wartownicy, szpiedzy, wsparcie, inżynierowie, zwiadowcy, ratownicy, pirotechnicy, szturmowcy, snajperzy i frontowcy. To są te 4 klasy emblematów na chwilę obecną w grze. Każdy bohater może należeć tylko do jednej klasy. I każda z tych klas będzie miała inne jakby cechy czy właściwości specjalne. Na przykład tutaj jesteśmy w tej chwili w klasie pirotechników i oni i ten węzeł umiejętności charakterystyczny dla tej klasy daje 4% szans na usunięcie wzmocnień celu po zadaniu obrażeń. Usunięcie wzmocnień zadaje również 50% obrażeń zadanych celowi przez zwykły atak. I każde usunięte wzmocnienie daje mnożnik 15% do zadanego obrażenia. Także to są cechy dla pirotechników. Inne klasy mają inne cechy, warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, w czym dana klasa nam pomaga i na co możemy liczyć, używając tego bohatera, który będzie miał wzmocnioną siatkę umiejętności. Ile emblematów jest potrzebne do tego, aby zmaksować jednego bohatera? No więc każdy bohater, niezależnie od tego, ile ma gwiazdek, ma 20 węzłów na siatce umiejętności i może przejść stroną albo lewą, albo prawą, i w zależności od tego, którą stronę wybierze, będzie miał albo większy nacisk na zdrowie i obronę, albo będzie większy nacisk na atak. Bohaterowie jednogwiazdkowi potrzebują 20 emblematów, dwugwiazdkowi 62, trzygwiazdkowi 233, czterogwiazdkowi 505, a na to, żeby zmaksować do 20 węzła pięciogwiazdkowego bohatera, potrzebne jest 1500 emblematów. To jest dosyć dużo. Czym się kierować może, jeżeli wybieramy drogę, czy prawą, czy lewą, czy obrona, czy atak? Czym się kierować, patrząc na danego bohatera? Więc generalnie są jakby trzy szkoły albo trzy metody, które gracze sobie wybierają. Pierwsza metoda to wzmacniać to, co jest mocne, czyli iść taką drogą, która wzmacnia już mocne statystyki danego bohatera, czyli bohaterowie, którzy biorą udział w ataku, wszelkiego rodzaju snajperzy czy strzelcy, których głównym celem jest doprowadzenie do uszkodzenia kart przeciwnika, to u tych bohaterów w tej metodzie w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na to, aby podnieść atak, potem obronę i na końcu zdrowie. Jeżeli bohater jest bohaterem wspomagającym, czyli na przykład bohaterem leczniczym albo bohaterem dającym jakieś boostery, to wtedy w pierwszej kolejności obrona, zdrowie i na samym końcu atak. To jest pierwsza szkoła. Druga metoda, nie jest to zbyt popularna metoda, ale wiem, że jest kilku graczy, którzy ją stosują. Ci, którzy wybierają tą metodę, wzmacniają to, co jest słabe, czyli jeżeli, niezależnie od tego, jaka jest rola danego bohatera, czyli jeżeli bohater ma słabsze statystyki na obronę, to wzmacnia się wtedy jego obronę. Jeżeli ma słabsze statystyki w kierunku ataku, wzmacnia się jego atak. Trzecim sposobem, to również chyba nie jest przeważająca liczba graczy, którzy to biorą, ale wiem, że jest to również metoda przez kilku wybierana. To jest zawsze pójście drogą obrony i zdrowia, niezależnie od tego, czy bohater jest atakujący, czy nie. Zwolennicy tej metody uważają, że pójście drogą zdrowia i obrony
zwiększa przeżywalność danego bohatera, zarówno w obronie, jak i w ataku. I w związku z tym ta karta może przyjąć na siebie więcej ciosów, przeżyć dłużej i co za tym idzie, daje sobie jakby więcej czasu na to, żeby się naładować i użyć właściwości specjalne. Ja osobiście lubię pierwszą metodę, czyli wzmacniam to, co jest już mocne. W bohaterach atakujących kładę nacisk na atak, w bohaterach wspomagających na obronę. Przy czym, co warto powiedzieć, ja lubię mieć moich bohaterów na zdrowiu przynajmniej 1500. Także będę tak wybierała ścieżkę, żeby w pierwszej kolejności podnieść to zdrowie do 1500 i dopiero później będę się zajmowała tym atakiem i obroną, w zależności od tego, jakiemu celowi służy dana karta. Okej, okay. Drugie pytanie, które często gracze zadają, to jest, czy jest ważniejsza obrona, czy jest ważniejsze zdrowie? No więc tak, tutaj podzielę się moją opinią. Więc tak, jeżeli chodzi o obronę, to obrona jest wartością, która może być zmodyfikowana przez boostery albo przez wszelkiego rodzaju osłabienia czy modyfikatory. Czyli wszyscy bohaterowie, którzy dają na przykład, jak tutaj Blockbuster daje minus 15% do obrony celowi, to znaczy, że im wyższa będzie jego wartość obrony, tym to 15% będzie wyższe, czyli obniżenie tej obrony będzie większe. Więc jakby trzeba o tym pamiętać, podnosząc te statystyki i zastanawiając się, co chcemy wybrać. Również podniesienie obrony będzie procentowe, więc ta wartość w czasie walki będzie się podnosić albo opadać w zależności od tego, jak dodatkowe właściwości bohaterów będą na nią oddziaływać. Jeżeli chodzi o zdrowie, to im większa wartość punktowa zdrowia bohaterów, tym wyższa wartość punktowa drużyny obrony w czasie wojny. Czyli czasami patrzycie na obronę, na pole walki i widzicie, że ktoś ma większą moc drużyny, czyli więcej punktów mocy czy siły, a wartość punktową mniejszą od drugiej osoby, która ma tą moc niższą. Więc ta różnica wychodzi właśnie z różnicy w punktach zdrowia bohaterów. Czyli im większe jest zdrowie, tym jest bardziej punktowana ta obrona i tym więcej punktów zdobędzie wróg, zabijając tą konkretną drużynę. I jeszcze jedną ważną rzeczą, którą warto zwrócić uwagę przy wyborze, czy zdrowie, czy obrona, to są miniony albo pomocnicy, dlatego że większość minionów, praktycznie wszystkie, one dziedziczą punkty zdrowia od tego głównego bohatera, od którego pochodzą. Czyli dla wszystkich bohaterów, którzy produkują miniony, uważam, że powinien być nacisk na zdrowie po to, aby dać tym bohaterom z minionami jak największe szanse, znaczy jak najmocniejszych minionów, które będą ich osłabiać. I teraz zaraz pokażę na przykładzie. Więc są bohaterowie, którzy z zasady produkują miniony. I takim bohaterem, kluczowym przykładem jest Nima. Nima ma, powołuje Holotygrysa, czyli miniona Holotygrysa dla wszystkich sojuszników, który im daje 21% zdrowia przyjętych od inicjatora, czyli od niej samej. Czyli im więcej ona ma zdrowia, tym bardziej napakowany ten pomocnik i tym więcej on będzie jakby spełniał swoje zadanie. Czyli Nima jest jednym z takich bohaterów. Booster tak samo. Megbot jest minionem, który przyjmuje punkty zdrowia procentowe punkty zdrowia od tej karty. Kolejnym bohaterem,
który produkuje miniony, jest Perla. Również tutaj bym podnosiła zdrowie tego bohatera Talon. Gdzież jest Talon? Talon jest bohaterem, który produkuje miniony. Czterogwiazdkowe miniony są u chwileczkę. Gdzież on jest? Tutaj Hertzfeld również produkuje miniony, których zdrowie zależy od punktów zdrowia inicjatora. Także wszyscy ci bohaterowie zdrowie ponad obronę. Kolejną grupą, której dawałabym więcej zdrowia niż obrony, są wszyscy bohaterowie z rodziny inżynierów, dlatego że inżynierowie również, na przykład Apid jest inżynierem, i inżynierowie, kiedy na nich spojrzymy, on ma szansę powołanie wieżyczki pomocniczej, czyli znowuż miniona, który otrzymuje 15% punktów zdrowia od tego głównego bohatera. Czyli znowu, im większe zdrowie, tym silniejszy ten minion. Kolejna grupa, gdzie zdrowie jest ważne, to jest rodzina Wesołe Dzwonki. Oni również powołują śnieżnego elfa dla inicjatora, który otrzymuje punkty zdrowia. I rodzina tych chlapaczy, to jest rodzina ta letnia, nie mam niestety pięciogwiazdkowych kart tutaj, żeby wam pokazać, ale oni również produkują miniony, chyba kaczki są te miniony, i ci bohaterowie również, te miniony są również zależne od zdrowia, wyjściowego zdrowia bohatera. Jeżeli chodzi o to, ile emblematów dawać bohaterom, to ja daję w mojej drużynie obrony wojennej, daję moim bohaterom, zaraz przejdziemy do mojej wojny, pole walki. Więc jeżeli przejdziemy do mojej obrony, jeżeli ją tutaj mam, jest. Jeżeli spojrzymy na moją obronę, to tak jak widać, moi bohaterowie są podciągnięci do poziomu 19, oprócz Terminusa, który jest na poziomie 20, no i Rydża, który jakby czeka na ten swój 19 poziom. Więc generalnie do obrony sugeruję przy pięciogwiazdkowych bohaterach dojść do poziomu 18, jeżeli mamy problemy z emblematami, ewentualnie do 19, żeby dać im trochę więcej mocy. Poziom 20 wymaga 250 emblematów, to jest bardzo dużo, można już zacząć następnego bohatera spokojnie z tymi emblematami. Poziom 19 jest 125 emblematów, więc naprawdę nie ma sensu ciągnąć do końca. Ja na pewno nie będę ciągnęła tych pozostałych bohaterów do 20 poziomu. Wrócę z powrotem na chwilę do moich. Cóż tutaj się dzieje? Do mojego terminusa. I ostatnim punktem na jego siatce umiejętności jest prędkość. Także dla mnie było ważne, aby mu tą prędkość dać. I dlatego użyłam tego ostatniego węzła dla niego. I to jest jedyny powód. Ok, jeszcze raz wracając do tych siatek, spójrzmy na mojego blockbustera. Zawsze pod koniec tej siatki mamy pewne wartości, jakieś specjalne cechy, które można wybrać. I szczególnie ten poziom 19, on często daje, jest to często poziom 19 albo 20, który daje przyspieszenie do ładowania o 2 albo o 4%. Warto sprawdzić tabele, które są chyba też dostępne na grupie polskiej na Discordzie i zobaczyć, czy to rzeczywiście będzie miało jakikolwiek wpływ na szybkość danej karty, czy rzeczywiście to zmniejszy ilość klocków potrzebnych do ładowania, bo jeżeli nie, no to po prostu nie warto tych emblematów na to wydawać. To tyle, jeżeli chodzi o drużynę obrony. Pozostałych bohaterów, tych, których używam często, to ci bohaterowie będą otrzymywać
emblematy do poziomu 7. Mówię oczywiście o bohaterach pięciogwiazdkowych, dlatego że powyżej poziomu 7 zaczynają te węzły być bardzo drogie. I mam kilku bohaterów czterogwiazdkowych, których podciągnąłem do samego końca, do poziomu 20, po to, żeby im dać trochę więcej zdrowia, żeby one wytrzymywały w tych moich walkach pięciogwiazdkowych, przeciwko pięciogwiazdkowym drużynom. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o emblematy. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi na ten temat, albo macie inne pomysły, jak można te emblematy rozkładać czy rozdzielać, to pamiętajcie o wpisywaniu w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!